Wszystkim witam Was serdecznie w kolejnym naszym już odcinku błędów odburzania. Wcześniej poruszyliśmy sobie kwestię odnośnie depresji i tutaj rozpoczęliśmy ją od omawiania tego, czym ona jest, tak? Czyli że jest, przede wszystkim jest ta presja, patrząc na połączenie lingwistyczne. A dzisiaj postanowiłem, że jeszcze nim przejdziemy do kwestii, jak sobie z nią radzić, warto jest jeszcze zauważyć, jak ona się łączy z zaburzeniami lękowymi, czyli jak się łączy z nerwicą lub innymi zaburzeniami lękowymi, jak natręctwa, fobie, bo to wszystko jak najbardziej się tutaj może łączyć. Tak więc postanowiłem, że zrobimy sobie takie małe porównanie odnośnie tego, jak to się prezentuje w kwestiach występowania stanów i objawów nerwicy i jak to się ma do depresji. Tak więc pierwszą rzeczą, która mi przyszła do głowy, jeśli chodzi o to, to jeżeli mamy nerwicę, to mamy tutaj również kwestię na przykład ograniczania siebie, tak? Czyli ograniczam się. Ograniczamy się. I teraz czym? Przykładowo, jeżeli masz myśli takie, że coś ci się stanie, gdy pójdziesz na dwór. Coś ci się stanie, gdy pójdziesz ze znajomymi. Coś ci się stanie, gdy zrobisz coś, co kochasz. Coś, co zawsze chciałeś robić, no i teraz uważasz, że coś ci się może z tego względu stać. To automatycznie pokazujesz sobie, drogi widzu, że no coś tu nie gra w twoim życiu, tak? Że teraz to będzie ograniczało ciebie i twoje życie, na skutek czego ty możesz popaść, właśnie tutaj mamy to połączenie, tutaj tak zrobimy. No dzisiaj coś mi to rysowanie i pisanie tak średnio wychodzi, także z góry przepraszam, jeżeli ciężko ci jest się doczytać. Ja będę powtarzał, co tutaj jest napisane, żeby to było jasne. I tak, jak mamy ograniczanie się, to na skutek tego przychodzi co? Załamanie. Na przykład, tak? To już będą rzeczy są drukowanymi, żeby to było rozczytalne. Nie jest mój dzień do pisania dzisiaj, no ale trudno. W dyskomforcie buduje się komfort, prawda? Tak więc mamy załamania. Tak? No bo jeżeli ja się ograniczam i jeżeli ja sobie powiem, że no kurczę, no zawsze lubiłem chodzić do tego Piotrka, czy do tej Asi, czy Kasi, na tego grilla, czy na bilarda, spędzić z nimi czas, cokolwiek. Ale teraz uważam, że coś mi się stanie jednak, no bo kurczę, no czuję się tak źle, może mnie atak paniki dorwie, a może będę znowu czuł się taki odrealniony, a może zastrzyka mnie gdzieś, albo zakuje mnie gdzieś, lub zaboli, a może będzie zawał, a może będzie udar, a może będzie cokolwiek. Cokolwiek, co uważam, że w mojej głowie się stać może, to automatycznie na skutek tego, że ja się ograniczam, łapię doła. Tak? Czyli tutaj mamy to, co wspominałem w poprzednim nagraniu, dół od D, jak to tam sobie uznałem z konotacji tego, ale przede wszystkim może być załamanie. I jak człowiek jest załamany, to już wchodzi właśnie w takie stany, że no, właśnie te stany depresyjne. Czyli to jest taki stan, gdzie człowiek uważa, że no wszystko jest beznadziejne, on jest beznadziejny, życie jest bez sensu, no bo jednak ogranicza siebie w czymś. Tak? Czyli to już automatycznie jest ten duży problem. Tak więc to jest jedno. Drugie, co może być z nerwicy, to przede wszystkim jest, że będziemy robili takie kropeczki, było to czytelniejsze, jest to przede wszystkim lęk przed życiem, tak? Czyli można by ująć, że jest to lęk przed wyzwaniami. Lęk przed wyzwaniami, czyli wszystko to, co tyczy się sytuacji, gdy ty masz na przykład pójść do pracy, nowej pracy. I to nawet osoba bez zaburzeń lękowych ma opory, boi się, no ma różne myśli, prawda, bo jednak my jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby bać się różnych rzeczy i
wyobrazić sobie najgorsze scenariusze, jakie mamy w głowie odnośnie tej nowej pracy czy tego nowego wyzwania, jakie nas czeka, na skutek czego ogólnie już człowiek ma lęk przed wyzwaniami, ale tutaj dochodzą nam kwestie zaburzenia lękowego, czyli kwestie tego, że ja się boję o to, że coś mi się tam stanie. Albo ja się boję o to, że stanie się coś najgorszego pod względami mojego samopoczucia. Czyli niekoniecznie, że po prostu szef wyleje nas z pracy, albo że nie podołamy, tylko my mamy tutaj powód taki, że on nas wyleje, bo zobaczy, w jakim jestem ataku paniki, albo jak ja się źle czuję, albo jak ja źle wyglądam na skutek tego, że odczuwam lęk, tak? Czyli nadajemy sobie tą łatkę zaburzonego i na skutek tego podporządkowujemy sobie nasze całe życie. Tu jest bardzo duży problem, ale o tym już w sumie wspominałem i w pogadankach wcześniejszych i dziwowiki też w sumie o tym były. Także tutaj pod tym kątem, jeżeli my mamy lęk przed wyzwaniami, jeżeli my nie podejmujemy różnych działań, to automatycznie znowu się to łączy z załamaniem, ale łączy się to również z tym, że my postrzegamy nasze życie, tak, jako życie, to tak ujmę, życie bez wyrazu, tak? Bo my się boimy emocji, my się boimy odczuwać tam lęk, my się boimy podejmować jakiekolwiek działania, które wykraczają poza naszą strefę komfortu. I to wszystko sprawia, że później człowiek, gdy właśnie się boi chociażby pójść do tej nowej pracy, to mimo wszystko, jak jest człowiek bez zaburzenia lękowego, to też się boi, ale nie ma takich mocnych powodów, które ma człowiek w zaburzeniu lękowym według własnej idei, to wszystko sprawia, że my później idziemy do tej pracy, albo, a wręcz nie idziemy, tak? Bo tu jest taki problem, że jak ktoś się bardzo boi i uważa, że coś tam mu się stanie na skutek lęku, który odczuwa, obojętnie, czy to są natrętne myśli, czy to jest fobia przed czymś, czy to jest lęk wolnopłynący, czy to jest cokolwiek, jakakolwiek twoja obawa, bo ja ogólnie nie jestem fanem rozdzielania tego sobie tak, że słuchaj, to masz lęk wolnopłynący, tu masz fobię, a tu masz nerwicę natręt, a tu masz nerwicę wegetatywną, a tu masz nerwicę serca. To jest kompletnie dla mnie osobiście nieistotne. Z tego względu, że wszystko opiera się na tym samym, tak? Wszystko opiera się na mojej obawie przed czymś, na skutek tego, że ja wierzę, że coś mi zagraża, mimo że tego nie ma w moim życiu, tak? Czyli to jest jakby takie właśnie tkwienie w krainie czarów. Ale o tym też już było w innych nagraniach, a poza tym to nagranie jest o tym, więc żeby nie iść już w takie rejony, które nie mają związku z tym, co tutaj chcę wam przedstawić, to jak mamy potem właśnie lęk przed wyzwaniami, to tyczy się to też życie, które jest bez wyrazu, tak? Bo ja się boję czegoś zrobić, bo moje życie jest takie nudne, jest takie monotonne, ja cały czas siedzę w tym domu albo nie podejmuję żadnych działań, obawiam się o różne kwestie, które mogą mnie dotknąć, tak? Cały czas unikam tego życia. Więc i właśnie tutaj dochodzimy do następnego elementu, którym jest, postawa, jaka, o, czy już każdy zgadł, czyżby, oczywiście, że tak, unikająca. Postawa unikająca, tak? Ta postawa unikająca, ona sprawia, że właśnie ty boisz się zrobić jakikolwiek krok. Boisz się gdzieś pójść, boisz się gdzieś wyjść, boisz się w ogóle robić coś w swoim życiu. Czyli tkwisz cały czas w swoich myślach, w swoich wyobrażeniach, cały czas patrzysz na to, jak ty się czujesz, żyjesz tym, wsiąkasz jakby tym, tak? Na przykład na skutek tego ludzie właśnie rezygnują z przeróżnych rzeczy, bo obawiają się, że jak ja to zrobię, to później ten lęk, to moje gorsze samopoczucie odbije się na mnie i ono sprawi, że ja się potem znowu będę jeszcze gorzej czuł, albo że coś mi się tam stanie, albo że komuś coś zrobię. Bo te myśli, te obawy każdy z nas ma przeróżne. Ja miałem pełne, miałem natrętne myśli samobójcze, mordercze, opętania, egzystencjalne, jak to jest, że ja żyję, jak to jest, że ja jem, że ja mam głowę, że ja mam mózg,
gdyż tego nie jestem do końca pewny, czy mam mózg, ale powiedzmy, że mam, tak? Wszystkie takie rzeczy, no, jakiekolwiek, co tylko się do mnie przyczepiło i mnie przeraziło, to od razu sprawiało, że miałem tendencję do tej oto postawy, tak? Postawy unikającej. Nie chciałem robić żadnych rzeczy, wolałem się wyręczyć kimś innym, chociażby te kwestie, które też miałem wcześniej odnośnie kompleksów na punkcie zacinania się, wolałem unikać rozmów ludzi. Są, opowiadałem kiedyś chyba o tym, chociaż nie wiem, czy opowiadałem kiedyś o tym w pogadance. Na pewno pisałem na ten temat, bo to jest teraz dla mnie bardzo śmieszne i zabawne, ale kiedyś to była dla mnie spora trauma, że miałem iść zamówić kawę dla nas. Akurat wtedy byłem z mamą i chyba jeszcze z jakąś jedną osobą. To jeszcze było za czasów, jeszcze byłem w Belgii. I pamiętam wtedy, to była taka polska knajpa, tak? Czyli miałem po prostu iść i poprosić o kawę. A on mówi, dobra, no to pójdę, prawda? No i tak stoję przy tej ladzie i przyszła moja kolej i mówię, poproszę kaka. I nie dało rady tego powiedzieć, tego kawę, no nie byłem w stanie, tak? Ona tak tam czeka, no mówi, no, czy co pan chce, tak? Ja mówię, a wie pani co, ej, już nic, tak? Już nic. I wyszedłem. I to właśnie była ta postawa unikająca znowuż. Bo bardzo czułem potem wtedy się, no miałem, byłem tak czerwony, jak byłem, gdy teraz sobie to przypominam. Niesamowite, co to się wtedy działo w mojej głowie. I potem właśnie poszedłem do mamy i powiedziałem, wiesz co, mamuś, to ty może iść tam sama, bo miałem problem z wypowiedzeniem tego słowa. I to też tak powiedziałem, to tak, wiesz, chciałem się schować gdzieś. I w ogóle jakby nie rejestrować tego faktu, że zawaliłem, tak? No i tutaj mam właśnie tą postawę unikającą. I to przyczyniło się również, że oczywiście wtedy jeszcze nie miałem żadnych depresji, ale już miałem doły, już łapałem właśnie załamania, bo to do tego również prowadzi. Uważałem również, że moje życie się staje takie właśnie życiem bez wyrazu, no bo na skutek tego, że ja unikam różnych rzeczy i wyręczam się innymi ludźmi, nie biorę aktywnego udziału, że tak powiem, w swoim własnym życiu, tak? Czyli nie czuję, że ja tak naprawdę coś robię tam pod siebie. Ja jakby byłem osobą, która robiła rzeczy, które były wymagane przez system, przez to, jak się ogólnie, prawda, żyło, ale nic takiego wewnętrznego. Nic takiego, żebym ja czuł, że o, fajnie, no, coś tam robię, tak? Nie, no, ja robię, no, bo ja to muszę zrobić. Więc na tej podstawie, gdy człowiek funkcjonuje, to wszystko sprawia, że to generuje co? No, to generuje presję, prawda? Siłą rzeczy. I ta postawa unikająca powoduje również to, że człowiek się robi taki zamknięty w sobie, tak? I gdy właśnie mamy lęki, obawy, jakiekolwiek kompleksy, cokolwiek, no bo tutaj ta nerwica to jest bardzo obszerny, że tak powiem, temat. Ludzie to tak tylko patrzą na to, że mam nerwicę, no czyli mam objawy takie, że serce mi szybciej bije, tak? Albo że głowa mnie boli, albo że mam potykania serca, albo że mi brzuch boli, albo że mi ręka strzyka, albo że mnie kręgosłup boli, tak? Czyli wszystkie takie bóle i nie jest to postrzegane jako całość, bo to jest tylko objaw, to jest tylko efekt. To jest tylko efekt. To może być efekt przede wszystkim tego, że masz już tak skumulowane napięcie w sobie, że to wszystko sprawia, że ty jesteś rozbity i dochodzą ci różne objawy somatyczne. Ty również możesz mieć nerwicę na skutek tego, że kręciłeś się w coś, jakąś myśl, coś ci przyszło do głowy. Ty nie zastosowałeś tego dystansem, to jest coś, o czym opowiem wam w następnym nagranku z tej serii. I na skutek tego ty już się wkręcasz w to, już jakby tym żyjesz. No i tu jest duży problem z tym. Dlatego właśnie mamy tutaj tą postawę unikającą, która właśnie sprzyja tego typu zachowaniom. Sprzyja przede wszystkim po generowaniu napięcia. Tak? Czyli to jest nasz następny element, to jest napięcie. I to napięcie bardzo mocno się łączy właśnie z kolejnym, że tak powiem, elementem z kategorii depresja. Bo to napięcie właśnie powoduje
powoduje bardzo ważną rzecz. Powoduje ono, tak, jest chwila takiego budowania napięcia teraz, co to powoduje, co to powoduje. No. Tak, zgadłeś, lub zgadłaś. Presja. To jest bardzo duży ogólnie obszar. To jest cały tak naprawdę, to jest istotny, to jest jeden z najważniejszych obszarów, jeśli chodzi o kwestię depresji. To jest to, że mamy tą presję. Stąd też ta nazwa, prawda? Zresztą to już o tym wspomniałem w poprzednim z nagranek. I tak naprawdę to wszystko by tu można z tym połączyć. Czyli to idzie potem, napięcie, postawa unikająca, lęk przed wyzwaniami, ograniczamy siebie, tak? To wszystko generuje, wszystko to sprawia, że mamy presję. O, w ten sposób, tak? I na skutek tego, co się dzieje? Na skutek tego, że my mamy napięcie, my nie chcemy czegoś czuć, my cały czas przed tym uciekamy, my chcemy z tym walczyć, no jest ta reakcja aktywna i tak, i teraz tak. I tak, tak, zablokowałem się. I tutaj mamy najistotniejszą rzecz, to wszystko równa się, tak? I tu mamy reakcja. W tym wypadku akurat jest to reakcja. Walcz. Uciekaj. Co widać? Chyba tak. Tu jest, tutaj napisałem, że to wszystko generuje nam właśnie tą reakcję walcz, uciekaj. Jesteśmy w tej reakcji cały czas. Bo jeżeli my ograniczamy siebie na skutek lęku, no to znowu ja muszę z tym walczyć albo uciec. Nie mogę zaakceptować emocji, że teraz po prostu czuję lęk przed tym wyjściem. Nie. Ja albo będę się przełamywał, że ja muszę wyjść i będę patrzył na to w taki sposób, że nie będę weryfikował sobie rzeczywistości, czyli to, co wspomniałem w jednym z poprzednich nagrań. Albo znowuż będę z tym, będę przed tym uciekał. No mówię, ja nie mogę wyjść, bo coś mi się tam stanie, bo coś się tam, bo nie przeżyję tego, bo rozbiję wszystkim innym dzień, bo będę jakimś problemem dla innych ludzi. A, czyli mamy tutaj tą reakcję walcz, uciekaj. Następnie mamy lęk przed wyzwaniami. To samo. Ja się boję gdzieś wyjść do pracy, tej przykładowej, albo gdzieś z innymi ludźmi, albo zrobić coś dla samego siebie. Zrobić coś, co zawsze chciałem zrobić. Na przykład rozpocząć biznes, tak? Albo pójść na jakieś kółko zainteresowania. Albo pójść do jakiejś grupy sportowej, cokolwiek, tak? No, zawsze chciałem gdzieś tam coś zrobić, wyjść ponad, że powiemy, to, co robię teraz i to, co mam teraz w życiu. I to wszystko sprawia, że znowu mamy reakcję walcz, uciekaj. Cały czas. Albo walka, albo ucieczka. Albo ja tam pójdę i robię to na siłę, albo ja będę przed tym uciekał. Brakuje pewnego ogniwa, o którym zaraz wspomnę. Następnie oczywiście to, ta wielka postawa unikająca, no, siłą rzeczy. Albo będę unikam czegoś, bo nie chcę przed, bo mam dosyć walki z czymś, albo unikam czegoś, bo chcę przed tym uciec. Tak? Czyli cały czas budujemy sobie przekonanie, które opiera się na tym, że ja czegoś nie mogę zrobić. Że coś mnie musi ograniczyć. Że zaburzenie lękowe ogranicza. Że lęk mnie ogranicza. Że moje życie jest bez sensu. No wszystko się z tym pięknie łączy. Napięcie, no przede wszystkim właśnie to, co wspomniałem przed chwilą, tak? Napięcie, to wszystko, czyli jakby to ubrać się, tak powiem, w słowa, znaczy słowa, w to, jak to można by przedstawić. Mamy tak, jeden, ograniczamy. Ograniczamy się. Dwa, lęk przed wyzwaniami. Trzy, postawa unikająca. Tak? To oczywiście są tylko trzy rzeczy. Tych rzeczy jest ogrom i żeby jakbym miał te wszystkie tutaj powymieniać, to bym musiał tą tablicę gdzieś tak zmazywać 5 razy, myślę, albo więcej, ale z tego względu, że to są najbardziej istotne rzeczy, to właśnie chciałem tylko wyszczególnić tutaj te 3 rzeczy. I teraz mamy tak, hop, to idzie do tego, to idzie do tego, czyli jakby kumuluje się ta cała kwestia tej presji i tego wszystkiego i tutaj dochodzimy do efektu napięcia. To wszystko, po prostu te 3 rzeczy generują napięcie. Tak? Jak mamy wygenerowane napięcie, to jak i w ogóle to całe napięcie w sobie, to już jest reakcją walcz, uciekaj.
Bo jeżeli ty nie masz, jeżeli ty nie masz napięcia przed czymś, jeżeli ty się czegoś nie obawiasz lub nie wchodzisz właśnie wtedy w ten stan walki lub ucieczki, to masz spokój, masz harmonię, tak? Jesteś w stanie podejść do różnych kwestii na spokojnie, ze spokojem, bez presji, bez napięcia. Więc tu tak naprawdę, patrząc na to z perspektywy tego, co tu jest najistotniejsze w tym wszystkim, to porównałbym to tak. Nerwica równa się napięcie, tak? A depresja równa się presja. To już tak naprawdę bardzo to pokazując, bardzo prosto, że tak powiem. Bo napięcie, czyli to wszystko, co tutaj mamy wygenerowane na przestrzeni, no, często są to tygodnie, miesiące, lata, przede wszystkim lata, bo to wszystko, te nasze błędne przekonania, to co my generowaliśmy przez ten tak długi okres czasu, te wszystkie sytuacje, te doświadczenia, wszystko sprawia, że potem mamy tendencję do reagowania na skutek doświadczenia, na skutek doświadczeń, które mamy. Bo odbieramy jakby taki, kreujemy taki obraz naszej własnej rzeczywistości, że to wszystko sprawia, że uważamy, że no tak być musi i tak jest, tak? Czyli w ogóle nie ma podważania tego, w ogóle nie ma dystansu do tych różnych rzeczy. Ale to będzie w kolejnym z nagranek. Już tutaj podsumowując, że powiem to, co tutaj Wam chciałem przedstawić, to jest właśnie to, że nerwica nie powstaje bez powodu, tak? Tutaj można zauważyć, że jest tutaj parę elementów, które wpływają na to, że kreujemy sobie napięcie, tak? Niekoniecznie muszą być to takie, bo to już jest takie bardziej pod to, jeżeli ludzie wciąż w czymś tkwią latami na skutek właśnie błędnych przekonań i tego, co myślą, i tego, co o sobie uważali, ograniczeń, jakie sobie narzucali. A mamy jeszcze drugą stronę tego, czyli właśnie to, gdy wszystko jest pozornie spoko, fajnie i mamy, i chyba tutaj to już powinienem, tą stronę już będę zmazywał, żeby tutaj jeszcze mieć miejsce na napisanie czegoś istotniejszego, bo to był, że powiem, pierwszy element, a teraz mamy drugi element. I tym elementem jest zaburzenie, czyli właśnie nerwica lękowa lub jakakolwiek myśl, która staje się zaburzeniem na podstawie impulsu, tak? Ten impuls. Mamy impuls. I co to jest ten impuls? No, impulsem może być na przykład pierwszy w życiu atak paniki. Impulsem może być pierwszy raz w życiu za życie na przykład jakiegoś narkotyku. Miękki czy twardy, obojętny narkotyk. Impulsem może być również na przykład myśl. Co jeszcze może być? Emocja. Tak? Powiedzmy, że jak na razie te cztery rzeczy. I teraz dlaczego? Co tu jest połączeniem tego wszystkiego? Gdybyśmy to mieli sobie zebrać wszystko do kupy, impulsy, to wszystko sprawia, że człowiek, jeżeli mamy pierwszy raz w życiu atak paniki, to co występuje? Dziwne samopoczucie, nieznane, coś czego nigdy nie mieliśmy, tak? Czyli tutaj mamy łączony, że tak powiem, gdzie by to napisać? A może nawet tutaj, to też usuniemy już, bo więcej miejsca. Teraz jeszcze zostawię, bo jeszcze może tutaj coś o tym powiem później. Więc tak, mamy tutaj te ataki paniki i to mamy, to się równa co? No, coś dziwnego, tak? Dziwna. Dziwność. W samopoczuciu. To również, a to z kolei się równa co? Napięcie. Bo to jest coś dla mnie dziwnego
Ja nie wiem, skąd mi się to wzięło, nie wiem też, czym to się skończy, więc to jedna wielka niewiadoma. Skoro ja mam atak paniki, ja nie wiem, czym on jest, skąd on się wziął, nie mam tej całej, wiesz, jeszcze nie przeanalizowałem tego, skąd się to wszystko wzięło, zresztą nie ma na to czasu w sytuacji, gdy występuje atak paniki, to potem mamy właśnie tą dziwność i napięcie i to powoduje, że od tego już jest impuls, tak? Impulsem jest to, że my nadamy temu ogromną wartość. Jak mamy dziwność i napięcie, to potem mamy wartość. Nadajemy temu ogromną wartość. I na skutek tego, że nadaliśmy temu tak wielką wartość, to potem się to staje... Jak się to staje? Zawrócimy sobie w ten sposób, tak? Że to potem się równa... No, dam jeszcze chwilkę, może ktoś już wie. Co to się równa? Ta wartość równa się... Tak, coś tu tylko miałem w głowie, jak to zwykle bywa, a oczywiście mi z głowy wyszło. Jak ja to lubię. Czy tak, mamy dziwność, napięcie, wartość i poprzez to tworzy się właśnie konik. No, miał być konik. Konik objawowy, tak? Chcę pisać konik objawowy. Okej, okay. Może takie hieroglify bardziej wyszły, ale chyba wiemy, o co chodzi, tak? Konik objawowy. Jak mamy konik objawowy, to co mamy potem? Generujemy sobie co? No znowu, napięcie, prawda? Lęk się pojawił, ponieważ musi nas bronić przed tym, skoro to ja uważam, że coś mi się stanie, że to mi w jakikolwiek sposób zagraża, to musi przyjść lęk, żeby mnie przed tym chronić. Jako mój naturalny system obronny, tak? To jest logiczna sprawa. Na skutek tego właśnie, jak mamy ten konik, to już wchodzimy w zaburzenie lękowe. I widzicie, tutaj niepotrzebne było żadne traumy z dzieciństwa, żadne kwestie tego, że człowiek gdzieś tam miał kompleksy, miał jakieś ciężkie sytuacje w życiu. To było nie, to jest niepotrzebne w takiej sytuacji, jeżeli wszystko jest spoko, mamy sobie fajne życie i nagle mamy bum, atak paniki, ja tego nie znam, to jest coś dla mnie nowego. Im większą wartość temu nadam, tym gorzej to, że tak powiem, się odbija na mnie, tak? Czyli, że mogę właśnie wtedy sobie wejść w zaburzenie lękowe. Bo tutaj też warto jest wspomnieć o tym, że zaburzenie lękowe to nie jest sam lęk, to nie jest sama myśl, to nie jest sam objaw. To jest patologiczne utrzymywanie, tak? Czyli tu jeszcze można by wpisać, tutaj nawet jest to nerwica, to mamy patologiczne utrzymywanie emocji, myśli, objawu, ujmijmy to patologiczne utrzymywanie napięcia. Tak? I na skutek tego właśnie później zaczyna się cała ta jazda, całe to koło, które może trwać tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, dwa miesiące, rok, dwa lata, 10 lat, 20 lat, 50 lat. Wszystko od nas jest zależne. Tak, tak naprawdę tutaj. Średni czas to jest tak dla osoby, która jest w miarę, że tak powiem, nie wkręci się, że tak powiem, bardziej w to wszystko, to tak znam osoby, które na przykład powychodziły z tego stanu w dwa miesiące, na skutek tego, że po prostu nie kręciły się w tym dalej, tak? Nie wkręcały się głębiej, napięcie sobie stopowali. To oczywiście nie jest żaden wyznacznik. Ja sam miałem rok, dla innych to jest mało, dla innych to jest dużo. To już to jest kwestia nie poza dyskusyjna, ale przede wszystkim no, to wszystko jest zależne od Ciebie. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli ja bym cały czas tkwił w tych błędnych przekonaniach, jakby utwierdzał się w napięciu i presji, to na pewno w życiu bym z tego nie wyszedł, bo nie ma takiej szansy. Żaden lek by mi w tym nie pomógł. Bym sobie to wszystko sam hamował i stopował. Nawet gdybym coś brał, tak? Czyli na tej podstawie można by stwierdzić, że jest to patologiczne utrzymywanie napięcia. I dopiero wtedy możemy mówić, że to jest zaburzenie lękowe, jakiekolwiek. Nerwica natręt, fobia, czy lęk uogólniony, nerwica wegetatywna, cokolwiek, jakikolwiek nazwa z kategorii zaburzeń lękowych, musi być to. Musi być patologiczne utrzymywanie napięcia. Więc na skutek tego mamy tutaj, to akurat odnośnie było ataku paniki, ale tutaj mamy identycznie odnośnie narkotyku.
pierwszy raz zażyłeś lub zażyłaś jakikolwiek narkotyk, albo uważasz, że ktoś ci wrzucił, masz atak paniki. Przykładowo, tak? Albo masz jakąś inną reakcję w organizmu, czy reakcję psychiki, która jest ci obca, jest ci dziwna, i znowu mamy identyczne. Dziwność, napięcie, wartość, konik objawowy, dziękuję, mam zaburzenie lękowe. To samo tutaj, myśl, identycznie. Myśl, ta myśl jest dziwna, ona mnie przeraża. Na przykład, siedzę sobie w autobusie, a nagle mi przyjdzie myśl, a zabij tych ludzi tutaj, co tam siedzą, co się będziesz bał. Tak? No i mam taką myśl, o rany boskie, ja już się staję jakimś świrem, tak? Albo staję się jakimś psychopatą. To jest bardzo istotne. I wtedy to już właśnie, to już jest ta dziwność, jest coś, czego ja w ogóle nie jestem w stanie pojąć, zaakceptować, skąd się to wzięło, jakim cudem. Mamy dziwność, mamy napięcie, mamy wartość, mamy konik objawowy. Wszystko. To samo z emocją. Emocja lęku, która mnie przeraża, tak? To, że ja mam lęk, nie wiem skąd on jest. Nie zdając sobie z tego sprawy, że ja go utrzymuję właśnie tym, tutaj, że ja właśnie postrzegam, to jest coś dziwnego, coś, czego nie powinno być, przecież uczyli mnie w szkole, że są złe emocje. Uczyli mnie tego, że przecież jak masz, jak coś czujesz i to jest coś negatywnego, to ty powinieneś pozytywnie myśleć, wziąć lek, zmienić to myślenie, zająć się czymś, szukać sobie jakichś odskoczni. W ogóle nawet no, nie pozwalaj sobie na to, żeby przeżywać tą emocję. No, zwariowałeś, przeżywać emocję straszną, złą? Przecież to jest coś niewyobrażalnego, tak? No i na skutek tego właśnie potem mamy takie problemy, że postrzegamy to jako dziwność, napięcie, wartość, konik objawowy. Czyli to wszystko się łączy. I na podstawie właśnie tego mamy właśnie również tą drugą kategorię, że tak powiem, powstawania zaburzenia lękowego, czym jest właśnie impuls. Na skutek tego, że coś się stało nagle. Ja nie generowałem sobie tego przez lata. Coś po prostu stało nagle. Przez co? Właśnie przez to. A to jest przez to znowu? To wszystko to jest właśnie przez to, że w życiu brakuje nam czego? Moje ulubione słowo, ukochane słowo, moim zdaniem to jest numer jeden, jeśli chodzi o wszelkie. Ogólnie to, żeby być zdrowym psychicznie, żeby po prostu czuć się normalnie, żeby nie mieć takich problemów w życiu, napiszę to bardzo dużymi literami, dystans. Dystans do tego wszystkiego. I to jest naprawdę najważniejsze. I ten dystans, już mogę rozkładać, ten dystans, moi mili, przekłada się na... Jak mamy dystans do myśli, do emocji, do samopoczucia, do życia, do sytuacji, do siebie samego, przyjacielska postawa, te wszystkie rzeczy, o których często opowiadamy, to potem to się przekłada. Tutaj bum, depresja, bum, nerwica, tak? Depresja. No, presję budujemy sobie czym? Tym, że nie mamy dystansu do różnych rzeczy. Również tym, że zgenerowaliśmy sobie napięcie, na przykład mając zaburzenie lękowe, i to potem sprawia, że budujemy sobie dalszą presję. Więc jak my już sobie to stworzymy, to potem dopadają nas te różne stany, które są w depresji częste, tak? Czyli apatia, anhedonia, nie mogę czuć radości, no bo jakim cudem, skoro ja cały czas tkwię w napięciu i presji, ja się tego boję, mnie to przeraża, nie mam dystansu, nie jestem w stanie po prostu czegoś puścić, nie jestem w stanie czegoś przyjąć, że jestem człowiekiem, mam prawo do każdego samopoczucia, bo tak naprawdę te wszystkie stany są do wyjaśnienia. Nie wiem tak naprawdę, w czym tkwi taki duży problem, że to jest takie jakieś ukrywane, chociaż może nie to, że nie ukrywane, ale ciężko to ogólnie zrozumieć nawet specjalistom, co mnie dziwi, po tym, co mi ludzie piszą, że no wiesz, no ja opowiadam na przykład takiemu psychologowi albo psychoterapeucie, że ja mam lęki, a on mówi, no to wiesz co, no to zajmij się czymś tam innym, tak? Włącz pozytywne myślenie, trenuj mindfulness, trenuj takie różne rzeczy, no dobrze, ale co z tym lękiem? Dlaczego on nie jest przepracowywany? Dlaczego nie jest przepracowywana presja, jeśli chodzi o kwestie depresyjne? Dlaczego od razu są podawane leki, które mają tylko działać jako
tak zwane ludne rany, tak? Czyli rany nie zaleczą, ale złagodzą ból. Dlaczego jest taka mała świadomość w XXI wieku odnośnie tego, czym są stany lękowe, czym są zaburzenia lękowe, czym jest depresja? To jest po prostu tak porażające, że może lepiej już przestanę o tym mówić, bo mi na to już nerwy, szczerze mówiąc, biorą. Ile to ludzie się męczą w różnych stanach tylko przez to, że no nie jest to uświadamiane im, że nie jest to tłumaczone w jakiś sposób. I to nie mówię tylko o Polsce, bo to się dzieje na całym świecie. No. Ameryka, pierwszy lepszy kraj, w którym poziom brania antydepresantów to jest tak jak mycie zębów, tak? Czyli powinien być bardzo duży, jeśli chodzi o mycie zębów, a no, antydepresantów. No dobra, mniejsza o to. Więc mamy ten dystans i ten dystans sprawia, że nie mamy presji, usuwamy to. Bum, nie ma. Nerwicy usuwamy, nie ma. Co tu jeszcze możemy usunąć? Myśli natrętne. Nie ma żadnych myśli natrętnych, ponieważ nie pozwalamy sobie na to, żeby one były natrętne na skutek tego, że na skutek tego, że kurczę, no cały czas mam potencjalnie w głowie, a nie o to słowo mi chodzi. Paradoksalnie, no właśnie, że paradoksalnie my im pozwalamy być. Czyli ściągamy presję, ściągamy napięcie. Te myśli potem sobie mogą płynąć, mogą odejść. Bo myśli i emocje są jak woda, one muszą płynąć. Jak zastopujesz im ujście, to masz problem wtedy. I właśnie wtedy masz myśli na natrętne, przeróżne tematyki. Kompulsje myślowe to jest dokładnie ten sam mechanizm. Ty musisz coś zrobić, bo jak czegoś nie zrobisz, to coś się stanie znowu. Nadajemy temu wartość. Uważamy, że jak tego nie zrobimy, to coś tam nam się stanie lub komuś innemu. I to właśnie jest życie w swojej własnej głowie w iluzję. Mamy do tego dystans i powiemy sobie, a pieprzy to, niech się dzieje, co się chce. Tak? Ja nie będę się ograniczał na skutek tego, że mam jakieś głupie myśli czy emocje i one będą sprawiały, że ja będę żył teraz w lęku przez następne 10 lat i czegoś nie będę robił, albo będę żył sprawdzać po 50 lat. Albo nagle będę musiał sobie ręce myć po 10 czy 15 razy dziennie. Tak? Wszystkie takie rzeczy są usuwane. Po prostu. Tak jakbyś włożył sobie to, co pokazywałem ostatnio, ten kapelusz, tak, co miałem i to sitko. Kładasz sobie tam to wszystko, dajesz na głowę, tak, odburzony umysł to wszystko czyści i masz z głowy. Tylko widzisz, to było na podstawie mistycyzmu, magii i, że tak powiem, czegoś, co raczej nie istnieje. Na podstawie tego, że ludzie, no, to nie mija wam. W taki sposób, nie ma takiej sytuacji, więc właśnie dystans jest czymś, co jest zbudowane naturalnie, czymś, co jest sobą przez całe życie, czymś, nad czym człowiek może pracować sobie przez całe życie i to się przekłada na te różne sfery. To samo fobia. Dopóki postrzegasz coś jako zagrożenie, mimo że go nie ma, to masz fobię. Użyjesz dystansu, bum, nie ma fobii. To samo z, co tam jeszcze jest, no wszelkie takie rzeczy, które mają związek z lękiem. Jak ty wyśmiejesz coś, wyśmiejesz lęk, to go niszczysz. A czy niszczysz w taki sposób, że on już jest dla ciebie nieistotny, tak? To, że on jest, on sobie będzie i on ci minie, bo on wie, że on nie musi tutaj już być. Jeżeli nie ma presji i napięcia, to ty go nie utrzymujesz. Więc to nie jest tak, że tutaj cokolwiek trzeba niszczyć. Tylko chodzi o to, żeby pokazać samemu sobie, że emocje powinny minąć, powinny przejść, nie muszą tutaj być utrzymywane. To nie są sytuacje, gdzie one muszą mi towarzyszyć, tak? To są sytuacje, które ja sobie zrobiłem samemu na skutek tego, że w coś wierzę, czegoś się boję, nadałem czemuś wartość i one się utrzymują, bo uważają, że muszą. I twoim zadaniem jest tylko to, żeby pokazać im, że nie muszą. Więc to jest kwestia nerwicy, a co do samej sfery depresyjnej, to właśnie to wszystko jest tego efektem, ta presja. To, że potem my siedzimy w tym, myślimy o tym, że jakie nasze życie jest denne, bez sensu, no ja już czuję cały czas apatię, anhedonię, nie dopuszczam do siebie emocji, nie dopuszczam do siebie takiej sytuacji, że ja mogę nie kochać swojego partnera, że ja mogę nie czuć miłości jako emocji do innych ludzi, które dawniej były dla mnie ważne, bo to jest straszne, no to, że ja się staję jakimś potworem albo kamieniem, tak? No i właśnie,
I tu jest bardzo duży problem. Znowu to samo, dystans. Nie mamy dystansu, bo nie rozumiemy, na skutek czego to się pojawia. Apatia, anhedonia, te wszystkie stany emocjonalne, one są wyczerpaniem. Tak? One są kompletnym wyczerpaniem Ciebie. Tu jeszcze może na koniec, bo już to nagranko chyba jest dłuższe niż wszystkie, ale no to jest bardzo istotny temat. I w sumie tutaj zszedłem na tematy zaburzenia lękowego. A no jest to też bardzo ważne. Co by nie mówić, jest to z tym, tutaj się wszystko łączy. Więc jest ta, ten dystans i mamy tutaj... O, jeszcze tutaj... Żona, tak? W akcie, że tak powiem, twórczym. Mamy tutaj tą kwestię, chciałem tym czarnym, przykrym mazaczkiem. Depresja. Równa się wyczerpanie. Psychiczne. Tak? Psychiczne. No to jak ty, drogi mój widzu, jak ty jesteś wyczerpany psychicznie, to powiedz mi, jak ty masz mieć wszystkie funkcje aktywne w swoim umyśle? Czyli to, że ty na przykład czujesz miłość. Jaka miłość? Jak ty jesteś wyczerpany psychicznie i ty uważasz, że wszystko jest do dupy, straszne, ty sobie nadałeś taką presję, miałeś tyle napięcia, lęków, ograniczania i tych wszystkich takich rzeczy. Więc, o, to jest 41, dobra, zaraz będziemy kończyć. Więc jakim cudem ty masz się czuć dobrze, masz kochać innych ludzi, masz w ogóle na to zwracać uwagę, masz myśleć o tym, że twoje życie jest piękne i mają ci tutaj, z tej strony mają być kolorowe motylki, a z tej te koniki polne, nie koniki polne, tylko jednorożce, tak? Na przykład z My Little Pony, przykładowo, tak? No nie ma takiej szansy, jeżeli ty cały czas tkwisz w swoich myślach, emocjach, no boisz się różnych rzeczy, ograniczasz, przeżywasz to wszystko. Nie, w ogóle nie ma nawet mowy o tym. Nie ma tutaj w tobie żadnego dystansu, bo też uważasz, że to jest coś strasznego, coś, co ci przyszło jako kara, coś, z czym ty nie możesz się pogodzić, coś, co już trwa tyle i tyle. Coś, czego ty w ogóle nie przepracowałeś na skutek tego, skąd to się wzięło. Jaka była presja? Jakie były napięcia? Jaka była twoja postawa? To się pojawiło tak nagle? Teraz, tak? Nie było to generowane przez lata, nie było to generowane chociażby przez ten impuls, o którym wspominałem wcześniej. To na tym, tak trzeba się właśnie nad tym zastanowić, czy to nie jest depresja egzogenna, tak zwana, czyli przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne również, ale które nie dotykają kwestii biologicznych, czyli genów. I dopiero później, gdy tam nic nie ma, rzeczywiście, no w sumie no, w moim życiu było cud miód malina, to wtedy dopiero można mówić o czymś takim jak depresja endogenna. Tak? I wtedy rzeczywiście już idzie do lekarza i tam się szuka tych połączeń. Ale ogólnie najpierw trzeba się przeanalizować siebie i zobaczyć, gdzie ten powód mógł być. To jest najistotniejsze w tym wszystkim. Także pamiętajmy o tym, że dystans niszczy wszystkie takie stany. No samym faktem, że nie jest generowana presja, stresy, napięcie, postawa przyjacielska, wsparcie siebie, pomoc sobie, innym ludziom. No to jest piękna rzecz. Dystans to jest chyba najistotniejsza rzecz, jaką w życiu mamy, co możemy sobie wykreować, zbudować i nie podchodzić do wszystkiego tak cholernie poważnie. Tak? Żeby to sprawiło, że ty będziesz, mój drogi widzu, zdrowym psychicznie człowiekiem. Szczególnie jesteś zdrowym psychicznie człowiekiem, ale bez żadnych zaburzeń lękowych, depresji, myśli natrętnych, natręt, tak? To wszystko jest bardzo ważne, bo życie chyba mamy jedno i być może będzie ich więcej, jednak patrząc na to z perspektywy tego, że no, nie pamięta się innych wcieleń, jeżeli są takowe, to powiedzmy, że jest to nasze jedno życie i warto, żeby ono było wykorzystane w pełni przez nas, żebyśmy potem na końcu tej drogi mogli sobie powiedzieć, że przeżyłem to życie tak, jak chciałem. Nie było ono dyktowane ni lękiem, depresją, strachem, paniką, wszystkimi pierdołami, którymi otaczamy się w XXI wieku.
gdzie paradoksalnie nie ma ku temu takich podstaw, jakie były wcześniej, w innych wiekach, w innych czasach. Tak? Teraz tylko jest ten wyścig szurów, który też trzeba ukratać na własną rękę, niestety. Także dziękuję Ci bardzo za uwagę. Przepraszam, że troszkę się przedłużyło to nagranie. Mam jednak nadzieję, że trochę z tego uda Ci się wynieść, że jest to, że ten temat i w ogóle ta cała tematyka zaburzeń lękowych jest dla Ciebie coraz bardziej jasna i zrozumiała, bo o to mi tutaj chodzi, żebyś mógł czerpać z tego wiedzę i budować siebie, tworzyć, tak powiem, siebie wolnego od lęków, od napięć, od stresu, presji, żebyś wiedział, jak sobie z tym radzić i przyjmował to jako Twoje po prostu życiowe kwestie. Tak? Lęki, stresy, presje, to wszystko jest naturalne dla człowieka. Ale działanie z tym może być inne. Nie musisz w tym tkwić, nie musisz tego podbudowywać, nie musisz utrwalać tego w sobie. Także bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym z nagrań, które będą już chyba bardziej pod kwestie podchodziły wychodzenia z tego stanu. Bo tutaj znowu było takie objaśnienie, już tutaj też sporo już o tym powiedziałem, ale jeszcze będzie takie jedno zwiększające to wszystko, żebyś miał lepszy obraz tego wszystkiego. Także dzięki Ci wielkie, do usłyszenia w kolejnym z nagranek. Na razie, hej!